Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wielka Sobota. Liturgia rozpoczyna się zawsze o późnej godzinie, wieczorem, już niemal o zachodzie słońca, aby pokazać całą symbolikę wydarzenia, które się dokonuje w tym dniu. I liturgia rozpoczyna się na zewnątrz, przed kościołem, gdzie zapala się ognisko, zapala się też paschał, jest cały ryt przy paschale. Wszystkie te symbole pokazują, że Jezus będzie tym światłem, które rozjaśni mroki ciemności grzechu. Następnie jest wejście do kościoła i orędzie exultet wskazujące na Pana Jezusa jako tego, który przeprowadzi ludzkość z niewoli grzechu do wolności dzieci Bożych. W Wielką Sobotę jest wiele czytań, które rozpoczynają się od Księgi Rodzaju, stworzenia świata, następnie pokazanie grzechu jako tego oderwania się od Boga, a następnie całe dzieło Boga, który podejmuje ten wysiłek, aby na nowo człowieka i ludzkość przyprowadzić do siebie. Wszystkie czytania i wszystkie wydarzenia będą miały symboliczne znaczenie. Będą pokazywać, jak Bóg prowadzi człowieka poprzez te dzieje zawsze do zwycięstwa, nawet gdy ten opór człowieka jest czasami duży. Liturgia swój szczyt, swoją pełnię osiągnie w osobie Jezusa Chrystusa. Dlatego też w czytaniu pokazana jest ta miłość Boga do człowieka. Szczególnie dokona się to w chwili chrztu, który wypływa z przebitego boku Pana Jezusa, z Jego męki, śmierci i zmartwychwstania. I dlatego święty Paweł powie: bracia, my wszyscy, którzy otrzymaliśmy chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć. Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my postępowali w nowym życiu, jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. To, co dokonało się w chwili chrztu, jest wielkim darem, ale i wielkim zobowiązaniem. Ono musi zmienić człowieka, jego mentalność, jego życie już w duchu Ewangelii. By człowiek nie prowadził swojego życia w mentalności świata, ducha tego świata, dalekiego od Boga, ale właśnie w logice Ewangelii, bo ona właśnie człowiekowi wskazuje, kim jest, ale i prawdziwą drogę, która go doprowadzi do nie tylko wolności wewnętrznej, ale i do życia wiecznego. Wydarzeniem, którym Kościół już się cieszy i raduje, to jest właśnie tajemnica zmartwychwstania. Już Ewangelia będzie zapowiadać o tym, zapowiada to wydarzenie i będzie pokazywać, że jest nadzieja dla człowieka, bo jest nią Jezus Chrystus, który umarł za nas i zmartwychwstał dla nas. I dlatego chrzest jest wejściem w tę śmierć Jezusa dla grzechu i wejściem w to życie łaski uświęcającej, czyli w zmartwychwstanie, duchowe zmartwychwstanie chrześcijanina w Chrystusie. Zapraszam wszystkich na Eucharystię. W tym dniu przynosimy do kościoła na liturgię świece, które będą nam wskazywać, że jesteśmy wezwani do pójścia za Jezusem Chrystusem, światłem świata. Szczęść Boże!